No to cześć, siemaneczko, witam. Kurwa, co tam jedzie? No jakaś motorynka. Nie, no dobra. Adrem. Maluch za 2,5 tysiąca złotych po tygodniu na Kujawach, nazwijmy to. Nie jest rewelacyjnie. Zdecydowanie. Tego przodu w sumie nie ruszyłem, nawet nie pomalowałem. Ale generalnie nie prezentuje się już tak strasznie jak wcześniej. Rogi czarne, chociaż byle jak, ale na razie zrobione. Tam widać te końcówki błotników, są straszne, ale to mówiłem, to będzie robione kiedyś tam. Na razie miał być tylko troszeczkę przypicowany do oka, tak żeby aż tak nie straszył na ulicy, jak będę nim czasem jeździł. Powiem wam tak, nie jest na pewno idealnie, daleko od ideału, ale tak żeby na razie pojeździł, to powiem wam, że nieźle. Zderzaczek wymieniony, pomalowany nawet. Także czarny, ładny zderzaczek. Co dalej? No, wloty powietrza też na czarno, wiadomo, standard u mnie. Kołpaczki przede wszystkim, bo robią dużą robotę. Drzwi przemalowałem, podobnie jak tam część błotników. No wiadomo, zaprawki, tam było dużo takich rdzawek, mówiłem, że będę to troszeczkę zaprawiał. Oczywiście to wszystko zrobione tak na szybko, bo tak jak mówię, no drzwi i tak będą zmieniane i to wszystko nie ma większego sensu, więc robiłem to tylko tak, aby było, żeby z daleka się nie rzucało w oczy. No dobra, dalej. Klameczki też pomalowane, listewki przyklejone. Ta listewka trochę wygląda jak wygląda, ale ona już jest też zwichrowana. Tu się odkleja, w ogóle ta taśma piankowa tam pod spodem, gdzie nigdzie tak średnio trzyma i w ogóle. No tak jak mówię, no to wszystko jest do dopracowania, nie? Przód tak jak był, tak jest. Ten dziwny odcień pomarańczu, w ogóle nie pasujący. Zresztą teraz ładnie widać chyba nawet na słupku, gdzie to odcięcie jest. Przedni zderzak też podmalowany, tylko kuźwa, jak ja przegapiłem taki kawałek, nie mam pojęcia. Poprawi się, nieważne, to tam jest 5 minut roboty. No generalnie wygląda jak wygląda, nie ma jakiegoś większego szału. Ale powiem, że tak z daleka to już nie zalatuje takim złomem, bardziej takim dziadkowozem. Dobra, środek niewiele się zmienił. Dalej trochę bajzel, jeszcze nie poprana tapicerka. Tam nawet nie zmieniłem tego boczku, który sobie czeka. Ale mamy coś takiego. Pionierek, tak bardzo oryginalne radio. Lata 90. bardzo mocno. I z tyłu takie głośniczki. Miało tak być, tu nie miało być jakiegoś wielkiego car audio, tu miało być właśnie tak z klimatem, nazwijmy to. No i jakieś tam radyjko próbuję odbierać, chociaż chuj wie skąd te fale bierze, z kosmosu chyba, bo nie ma nawet anteny, tam jest tylko wtyczka przy radiu. Nie wiem, był jakiś kabelek z wtyczką, wsadziłem i coś tam czasem odbiera, ale nie to jest najważniejsze, bo najważniejsze mamy tutaj. I tak to działa. Proszę bardzo. Jaki klimacik. Co złośliwsi dopatrzą się tego pięknego spasowania półki. Widzieliście jak wygląda podłoga w bagażniku, więc dobrze, że to w ogóle pasuje. Będziemy kiedyś nad tym pracować. Na razie jest jak jest, mi to nie przeszkadza. Mówię, to auto to jest taka moja zabawka. Aniżeli jakiś wóz wystawowy, to jest taka moja, mówię, zabawka, którą sobie kupiłem, bo chciałem, bo czemu nie. No ogólnie mówię, nie prezentuję się już tak strasznie jak wcześniej. Nawet w tym świetle wygląda nawet nie najgorzej. Ten lakier, który miałem dokupiony, jest troszeczkę inny, to będzie widać. Może jak się przypatrzycie, że tu jest stary lakier, tu jest nowy lakier i to jest takie odcięcie. Na filmie może tego dobrze nie widać, ale ja to widzę. Natomiast no mówię, no to jest tylko taki dziadkowóz. Mówię, tutaj takie rzeczy jak tam drzwi, te prowadnice, to wszystko jest jeszcze do poprawki. Ale elegancja Francja. Jeździ normalnie, no co mam powiedzieć. No, odpala, jeździ, przemieszcza się. Nie ma większego problemu z tym samochodem. Jest jaki jest wizualnie. Teraz go troszeczkę podpicowałem, jestem zadowolony. Taki może sobie stać i czekać na dalsze naprawy blacharskie i tym podobne. I wtedy będziemy się bawić naprawdę z lakierem. No tak, a na razie jak widzicie, widzicie jak jest. Tak więc tym pięknym akcentem skończymy dzisiaj ten filmik. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tak bardzo uprzejmie życzą mi wszystkiego, co złe i tak dalej. I generalnie nie są zbyt przychylni, ale mówię, wszystko na luzie. Krytyka zawsze mile widziana pod warunkiem, że jest odpowiednio wyrażona. No nic, trzymajcie się, do zobaczyska i cześć.